ustalenia, że to rondo powstanie i to przejście również powstanie. Nagle się okazało, że no nic z tego po prostu nie wychodzi. W związku z powyższym na dzisiaj, na godzinę 9 ustaliliśmy blokadę. W tej chwili panowie wracają po rozmowach z Rzeszowa. Jeżeli się okaże, że pod wpływem właśnie tego protestu, którego jeszcze nie ma, ugięli się i dotrzymają tych zobowiązań, do których się zobowiązali, to żadnego protestu nie będzie. Za 2 lata powstanie piękne rondo, a w podobnym czasie podziemne przejście po prostu dla dzieci. Z tej drogi tutaj obok, proszę Państwa, wyjeżdża naprawdę mnóstwo samochodów. Nieraz trzeba stać i pół godziny, 20 minut, a dzieciaki z jednej części Nagawczyny idą do szkoły na drugą i grozi im niebezpieczeństwo na drodze, bo jest niesamowity ruch. Makabrycznie. Tutaj przecież trzeba się dobrze zastanowić i mieć oczy dookoła głowy, żeby przejść i trochę czasu, a jak ktoś się troszeczkę zagapi, to będzie leżał. Wyjazdami samochodów to co chwilę stłuczki, no bo kierowca ruszy, następnie już następny się zatrzymuje. Drodzy Państwo, chcę przekazać Wam radosną wiadomość, a przede wszystkim chcę podziękować za wszystko, za to, żeście tutaj się zgromadzili, żeście przyszli, że swój czas żeście poświęcili na sprawy ważne dla tego sołectwa. Dzisiaj zapadła moja powieść historyczna sprawa. Zostało podpisane porozumienie z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie przejścia pod ziemią i tego naszego sławnego ronda.